To tu uczniowie m.in. zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności. Szkoła – miejsce dla wielu szczególne. Tu rodzą się pomysły i talenty, ale także tu powstają konflikty. Jak sobie z nimi radzić? O tym rozmawiano dzisiaj podczas wyjątkowego spotkania z mediatorem sądowym. Ogólnie rzecz biorąc, najistotniejszą jakby rzeczą to jest dialog. Dialog, czyli mediacja. Mediacja jest procesem pojednawczym. Stosowana również w sądownictwie, ale również i w mediacji rówieśniczych. Dlaczego mediacje? Mediacje przede wszystkim uczą dzieci pracy na postawie. To spotkanie miało na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji społecznych uczniów, by nieinwazyjnie rozwiązywać wszelkiego rodzaju konflikty. Wszyscy potrafimy się komunikować, jednakże prawda jest taka, że komunikacja jest bardzo szeroką dziedziną. Mamy również inne narzędzia wykorzystywane w mediacji. Możemy przede wszystkim uczymy dzieci w mediacji rówieśniczych używania komunikatu ja. Komunikat ja jest komunikatem konstruktywnym, jest to komunikat bardzo bezpieczny, czyli dający poczucie bezpieczeństwa rozmówcy, komunikat nie dający początku potyczki słownej z odbiorcą komunikatu. Zdecydowanie. Mediacja właśnie zmierza ku temu, żeby w swoich potrzebach, ponieważ z poziomu potrzeby to jest taki prosty przykład, niby jest mama dwie córki. Obydwie dziewczynki chcą pomarańcza. Mama ma tylko jednego pomarańcza. W sytuacji myśli sobie, okej, dzieci, dam wam po połowie. Jednakże jedna córka mówi, mamo, absolutnie nie, potrzebuję całego, bo realizuję swój projekt. Druga mówi dokładnie to samo, mamo, ja też potrzebuję całego. Jest tylko jeden pomarańcz, sklepy są zamknięte, nie ma możliwości kupienia. Mama zaczyna rozmawiać z dziećmi. W sytuacji pyta jednej z córek w pierwszej kolejności, po co ci... Na czym ci tak naprawdę zależy w kontekście tego pomarańcza? Pyta drugiej, dostaje odpowiedź. Jedna potrzebuje skórki do starcia na tarce, ponieważ przygotowuje ciasto. Okazuje się, że druga potrzebuje miąższ. W zasadzie rozmowa spowodowała to, że ten jeden pomarańcz wciąż przy dwóch córkach i jednym pomarańczu został podzielony wedle potrzeb, zapotrzebowania, więc należy rozmawiać, należy dopytywać, ponieważ czasami intencja nasza może być zupełnie inna. Mediacja jest jedną z nowatorskich metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, zapobiegających przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym. Jednocześnie w ramach doradztwa zawodowego uczniowie poznali specyfikę zawodu mediatora sądowego. Warto dodać, że w Szkole Podstawowej nr 12 od kilku lat funkcjonuje szkolne koło mediatorów prowadzone przez pedagoga szkolnego.